świetne, ale karne nie wygrywa ten, kto strzela lepiej, tylko ten, kto ma więcej goli na koniec. Siemanko, witamy Was bardzo serdecznie. Jest z nami Gary, siema, jest z nami Andri. Dzisiaj będziemy strzelać rzuty karne, rywalizacja. Ja z Gerardem będziemy ze sobą rywalizować i będziemy strzelać rzuty karne Andriowi. Każdy po 5 rzutów karnych. Lecimy bez rozgrzewki, bo rzuty karne to w nocy o północy każdy powinien trafiać. I co? Zaczynamy. Zaczynamy, czwórki będą porywane. Jedziemy. Klasyczne losowanie, kto zaczyna rzuty karne? Papier, nożyczki? Tak. Do jednego, kto wygrał, zaczyna? Do jednego. Kto wygrał, wybiera. Kto wygrał, wybiera. A statystyka wiadomo jaka jest. Lecimy. Zaczynam, ponieważ ten, kto zaczyna rzuty karne, w 56% wygrywa tę serię 11. Bo ma przewagę psychiczną. Dzisiaj będzie to 46%. Nie słuchajcie go, on tam głupoty gada jakieś. Dobra, lecimy od razu. Liścia miałeś. To są te prowokacje. Andri, gotowy? Mamy to. Jeden. I już on musi trafić. Musisz, Gary, trafić, bo jak nie trafisz, to przegrywasz. Musi trafić. No dobra, Gerard. Na gwizdek? Na gwizdek, panie sędzia. Tak jest! Brawo, Andri, ale masz go. Andri, masz go. Dobrze. Wszystko pod kontrolą. Ale już noga zadrżała. Słuchajcie, tam już. To jest to strzelanie jako drugi. Andri, tak jak się umawialiśmy, ja w lewo, ty w prawo. Dobrze, jest ślisko. Piłka dobrze idzie. Druga seria, Gerard. W drugiej serii najczęściej się mylą, wiesz? W pierwszej jest pewnie, w drugiej się najczęściej mylą. Ja myślałem, że w czwartej. Nie, nie, w drugiej, w drugiej. Aj, 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 Andri, ale jesteś blisko. Jesteś blisko, masz. Ale trzeba przyznać, że nie czuję, czuję wszystko. Wszystko trzeba wie. Przyznać, wszystko wie, co się wydarzy. No do, a teraz ty masz trzeci. Trzeci kiedyś strzelali najlepsi zawodnicy, teraz najlepsi strzelają jako pierwszy. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nie, nie, jak idzie! Cristiano Ronaldo, Manchester United, Chelsea, Londyn, finał Ligi Mistrzów. Dobrze to zrobiłeś, właśnie tak było chyba, nie? Podpuścił mnie tym najlepszym. Podpuścił mnie tym najlepszym. Tylko, że dalej, Ronaldo. To jest trenowane. To nie jest przypadek, że dwa karne tak samo. Czwarty wiadomo jaki będzie. Czwartej najbardziej się mylą? No nie! Czyli trafisz, to wygrałeś. Ja dziękuję, poprzeczka, słupek i... No i po marzeniach miała być olimpiada, miała być mistrzostwa. Aj, aj, aj. Dobra, no to Gerard, jak trafisz, to wygrałeś, ale jak nie trafisz, to cię dogonię. Nie no, kurde, dwie szanse masz. No nie! Nie! Andri, musisz to łapać! Na rękawicach miałeś! Wszystko, wszystko. Nie będę klękał, bo za ładne mam getterki brilutkie. Gratulacje, zwycięstwa. Myślałem, że będzie trudniej ze specjalistą od strzelania rzutów karnych wygrać. Powiem tak, widzieliście dwa pierwsze pewniaczek. Zaczął się, wprowadziło się troszkę luzu. Troszkę za dużo lekcewagi, już podszedłem do tego, zmienię, coś wykombinuję, no i widzicie. Później presja, 3-2, przegrywam, 4-2, koniec końców. Dwa trafione, dwa nietrafione, no jestem niezadowolony z tej konkurencji, z tego, że po prostu nie trafiłem dwa razy ale w bramkę. No. Trzeba przyznać, że trochę lepiej technicznie strzelasz karne, ale karne nie wygrywa ten, kto strzela lepiej, tylko ten, kto ma więcej goli na koniec. No to prawda.
Przegrałem moją koronną konkurencję 4-2 z Gerardem. Dałem się wyprowadzić z równowagi. Andri nie pomógł, bo 4 razy albo 3 razy miał na rękawicy. A byliście umówieni, w którą stronę ma się rzucać, i dobrze się rzucał w drugą stronę, tylko ty trafiłeś w poprzeczkę i w słupek. Dokładnie, ja zrobiłem wszystko, było ustalone. Perfekcyjnie i fenomenalnie, oprócz tego, że nie trafiłem w bramkę. Andri, jak ty oceniasz nasze jedenastki, które były trudniejsze do złapania, które łatwiejsze? No, trudniejsze były do złapania Gerarda, że nic nie złapał. A moje dobrze. Ale był bardzo blisko, bardzo blisko. Ale wszystkie chyba mi dotknąłeś, nie? Tak, wszystkie. No. Ale jakby Olek do końca patrzył na bramkarza, było troszkę inaczej, ale zmienił i trafił w poprzeczku. Tak, w poprzeczku, a później w słupku. Tak. No i nie ma mnie. Także słuchajcie, widzowie, jak idzie, to nie zmieniamy. Także zostańcie z nami, oglądajcie następne filmy. Cześć!